drogie ukochane, umiłowane kandydatki na boginie, na księżniczki, na kobiety, na skuteczne kobiety, które są w stanie poderwać faceta skutecznie, czyli na stałe. Drogie ukochane kandydatki, mam dla was taką informację, że mężczyzna ciutek się różni od kobiety. To znaczy, że mężczyzna w swoim życiu się kieruje nieco innymi potrzebami niż kobieta i to, że on się kieruje nieco innymi potrzebami niż kobieta, powoduje, że realizacja tych potrzeb jest dla niego ważna. To znaczy, od setek tysięcy lat ten mężczyzna miał się zaopiekować kobietą. Żeby się zaopiekować kobietą, to on ma również mieć tę możliwość zaopiekowania się, czyli potrzebuje skórę, furę, komórę, potrzebuje pozycję społeczną. Żeby zdobyć pozycję społeczną, żeby zdobyć pozycję materialną, to on do tego, żeby tę pozycję zdobyć, potrzebuje czasu. To nie jest takie, że każdemu jest dana wygrana w totolotka, natomiast jak ktoś wygra w totolotka, to bardzo często nie jest w stanie docenić tego, co wygrał i pomnożyć swoich zasobów. Dlatego ukochane kandydatki na boginie, na kobiety, informuję was, że facet potrzebuje w swoim życiu więcej czasu na organizację życia. To znaczy, on marzy o tym, żeby z tobą spędzić cały dostępny czas, nie wychodząc w ogóle z łóżeczka. Najlepiej, najlepiej. Ale on potrzebuje też podziwu. On potrzebuje być podziwianym i to nie tylko przez swoją ukochaną partnerkę. On potrzebuje również podziwu, potrzebuje również tych możliwości zarobienia pieniędzy. Dlatego, drogi ukochane kandydatki na księżniczki, tak jest zbudowany ten nasz gatunek, że kobieta zakochana w swoim facecie najchętniej by spędzała z nim ponad 70% wolnego czasu, którego nie poświęca na coś, co nie jest wolne. Natomiast zakochany mężczyzna, on najchętniej by spędzał ze swoją kobietą 30% swojego wolnego czasu. To znaczy, drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na boginie, uważajcie, żebyście swoją osobą czasami nie zadusiły faceta, gdyż istnieje taka możliwość, że jak facet ma przesyt, to wartość ukochanej kobiety nieco spada. Myślę, że dałem wam trochę do myślenia, a realizacja zależy od was.